Beata Pawlikowska, 55 lat. Na łamach jednego z tabloidów wspomina byłego męża. Jej słowa wszystkich mocno zaskoczyły. Podróżniczka niedawno zaręczyła się ze swoim nowym ukochanym. Mężczyzna to przystojny amerykański prawnik. Para już ponoć planuje swój ślub i znając Beatę, będzie to osobliwe i pełne duchowości wydarzenie. A jeszcze parę lat temu wydawało się, że Pawlikowska już nigdy nie zaufa żadnemu mężczyźnie. Rozwód z Wojciechem Cejrowskim wiele ją kosztował. Tego małżeństwa nie wspominała jeszcze jakiś czas temu najlepiej. Kompletnie nie zgadzałam się z jego poglądami, on nie znosił moich książek, szczególnie tych o życiu. Walczyliśmy, rozstawaliśmy się, wracaliśmy, wspominała w Wiwie Beata. Wygląda jednak na to, że czas zatarł złe wrażenie, bo dziś Pawlikowska bardzo miło wspomina Wojtka i przekonuje, że wiele mu zawdzięcza. Szanuję go i życzę mu wszystkiego co najlepsze. Nie mam już przykrych wspomnień. Wprost przeciwnie, jestem mu wdzięczna dlatego, że poszłam za tym, co czułam w sercu i mogłam dzięki rozstaniu poznać i zrozumieć siebie. Zawsze będę Wojtka szanować, zapewnia w fakcie podróżniczka. Jak myślicie, skąd u niej taka zmiana?